4:30 rano, jedziemy na wycieczkę do Luksoru. No wcześnie trochę, no ale ciekawie może być. No, nareszcie można zobaczyć, jak wygląda prawdziwy Egipt. Nieodzowny Nil, widać jak jego kanały zasilają uprawy oraz gospodarkę Egiptu. Nigdy mnie nie bolały kolana od słońca. Tak skóra spuchła, to jest szok. Dlatego będziemy tu przylatywać częściej. Świątynia w Karnaku jest jednym z największych kompleksów religijnych na świecie. Zawiera również wiele obelisków, posągów i sanktuariów, a jego budowa trwała ponad 2000 lat. Gdzie faraon i główny kapłan odbywali się przed wejściem do świątyni. To powiem was tak, kiedyś było za czasów faraonów Nil coraz więcej wylewał niż teraz. 46 stopni tu przewodnik mówi. A, że bardzo gorąco dzisiaj, wszyscy mówią po kolei. Szok. Największa sala kolumnowa Egiptu, 134 kolumny. Rozmiary tych kolumn po prostu... Nie da pisać tego naprawdę słowami. Ogromny. Został wykuty z jednego bloku asłanskiego granitu w całości. A skąd mamy granit z Asłanu? Około 300 km na południe od Luksoru. Tak jest. Obeliski, które tam pokazywał nam przewodnik. Jeden z nich ważył 330 kilka ton, już nie pamiętam dokładnie. Niesamowity kawałek kamienia. Egipt, marzyłem o tym. Szok. Dobra, idę do Sylwii do cienia, bo już mi tak smaży ręce i nogi, że chyba nie dam rady. A jeszcze pół dnia będziemy chodzić. Przy 46 stopniach ciężko się funkcjonuje.
Ale czuć ten egipski klimat chyba wtedy bardziej właśnie. To był kapelusz taki marzenie, żeby mi kupić, widzisz? Żyjesz, kobieto? Jest. Wow. Słyszysz, co mówię? To w słońcu jest co, z 50? Czy on więcej mówił, że 46 to nie, co w cieniu? Nie, 46 to jest w cieniu, chłopie. Chyba żart. No jasne. Zawsze jest podobna wow taka temperatura. Klima. Płyniemy jakąś łajbą gdzieś. No. Gościu mi powiedział, że mogę wejść sobie tu na dach nawet. Wow! Tak, dopłynęliśmy na wyspę bananową. Gościu pokazuje figi, mango, że rosną. Ciekawe. Ale bananeczki! Little banana! Red leaves that we have baby banana. Baby banana. Wait. Never ever ripen the plants. If they left it will damage like this one. Grząsko jest. O, the popatrz, nowe wychodzą. No. Give it here. And that one I call it Al Pacino. His name. Al Pacino. Schnie normalnie, kurde, na słońcu. Mięcho. Alabaster. Kamień, tak? Wytwarzają z tego jakieś figurki, dzbany. Ciekawe. Świątynia Hatshepsut. Pięknie to wygląda. Wow. Dobrze jest mieć przewodnika, kurde. Nie był w stanie tego powtórzyć. Ale była dobrą królową, z tego co mówił. No i ma taką zagmatwaną historię, ciekawą. Fura padła, muszę trzymać hamulec, żeby nie uciekał. Ale już jesteśmy prawie w świątyni, także nie źle. Może będziemy cisnąć. Dobra, przenieśliśmy się do następnego pojazdu. Zawrotną prędkością udajemy się do świątyni. Kurde, nie pamiętam. Hatshepsut, muszę zapamiętać. Możemy? Normalnie, bo jest z 200 tysięcy stopni. O Boże. Ale piękne jest, popatrz, ta świątynia jest w szoku. Leci mi z nosa, z oczu. Upał normalnie do zniesienia. Wejść tam do góry, cholera, nie wiem. Wszystkie te drzwiczki osznurowane, pozamykane, nie można tu nigdzie wejść, także największe wrażenie robi ta świątynia z zewnątrz. Świątynia Hatshepsut, zbudowana na rozkaz faraonki, jest jednym z najwspanialszych przykładów starożytnej egipskiej architektury. Była także kultem boga Amona oraz samej Hatshepsut, której wizerunki i inskrypcje zostały częściowo zniszczone przez jej następcę Totmesa III. Najpierw sobie już pójdziesz w dół.
Pójdę sobie w dół? No, no jak już nie musisz wytrzymać, no to możesz iść w dół, nie? Nie, pytam się, czy idziemy jeszcze piętro niżej. Tak, tu mówisz? Widać, że prace cały czas jakieś renowacyjne. Co ciekawe, Polacy są związani ze świątynią Hatszepsut. Głównie dzięki działalności polskich archeologów i konserwatorów od lat 60. XX wieku. Co sprawia, że Polacy odgrywają kluczową rolę w zachowaniu i badaniu dziedzictwa starożytnego Egiptu. Pierdziela, ale kawał historii. Przy telewizji się tylko, kurde, oglądało jakieś filmy związane z Egiptem. Warto przyjechać, ale trzeba mieć, kurde, jakieś nakrycie i dużą wytrzymałość na ciepło. Ramzes już nas woła. Chodź do tyłu, Sylwia. No, ale to my siedli w słońcu, w lesie. Dolina Królów, ostatni przystanek. Aha, what the fuck? Po prostu jest niesamowite. Ten nasz przewodnik mówi, żeby uciekać przed słońcem. Dolina Królów jest jednym z najważniejszych miejsc archeologicznych na świecie. Oferuje unikalny wgląd w życie i wierzenia starożytnych Egipcjan oraz ich podejście do śmierci i życia pozagrobowego. Znajduje się tam ponad 60 grobowców i komór grobowych, w tym grobowce takich słynnych faraonów jak Tutenchamon, Seti I, Ramzes II oraz Tutmozis III. Grobowiec Ramzesa IX. Ramzes IX. Jego panowanie było naznaczone problemami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym wzrostem przestępczości i rabunkami grobowców w Dolinie Królów. Mimo tych wyzwań Ramzes IX kontynuował budowę świątyń i prowadził prace restauracyjne w Karnaku. Skarabeusz. Dobra, idziemy do grobowca Tutenchamona. Myślałem, że tam można głębiej wejść trochę. A nie, to jest Ramzes III. Mówię, jeden jest trzeci, tak. Jeden jest... Ciekawe, czym się będą różnić, nie? Jeden z najdłuższych. Tam jest zakręt chyba, no. Ten jest długi. Ciekawe. I ma taką posadzkę, jak gdyby drewnianą, nie? No, no, starszy. Ramzes III, uważany za ostatniego wielkiego faraona nowego państwa. Jego panowanie charakteryzowało się wieloma konfliktami zewnętrznymi, w tym odparciem inwazji ludów morza, które próbowały najechać Egipt. Ramzes III znacząco przyczynił się do rozwoju gospodarczego i architektonicznego kraju, rozbudowując świątynię, w tym swoją własną świątynię grobową w Medinet Habu. Ramzes III został zamordowany prawdopodobnie przez swoją żonę i kilku urzędników dworskich. Oni to odrestaurowują, przygotowują. Nie da się wejść tutaj do samego końca i obfanzolić tego całkiem. No ale ciekawy klimat. Niesamowity. Ramzes I. Sylwia znalazła cień. Tak, tu jest dosyć stromo do Ramzeska. Pierwszego. O, jest, nareszcie. Ramzes I zapoczątkował dynastię, która obejmowała takich znanych faraonów jak Seti I i Ramzes II. Jego grobowiec w Dolinie Królów jest mały, ale bogato zdobiony malowidłami, co świadczy o jego znaczeniu. Dobra, wychodzimy z tego ostatniego grobowca, który był tak naprawdę chyba najciekawszy, bo można było patrzeć tą kamienną skrzynię, czy jak to tam, sarkofag. Tak, kilka godzin do hotelu, uciekamy stąd. Świetna przygoda, gorąco. Zimna woda daje radę. Jak zbawienie, jak ambrozja. Sylwia już biegnie do tego elektryka. Ach. Ach.
Szaleństwo. Like a train you'll hear me coming from 100 miles away. I don't ever remember running as fast as when I'm after you to stay. When I tell you that I promise, that's exactly what I mean. It's you, yeah, it's always been you, and everyone around can see. It's true, yeah, it's a dream come true, that you're the only one for me. And darling, you're proof that we're always gonna make it through, 'cause you only wanna be with me, and I only wanna be with you. Like a storm cloud in the distance, you can feel me moving in. There's a pressure.